Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. To będzie już pewnie jeden z ostatnich odcinków z pierwszego DLC Crown of the Sunken King. Ej, troszeczkę pochodziłem sobie tutaj. Nawet raz spróbowałem jeszcze raz z Elaną swoich sił. Musiałem się ratować pióreczkiem, żeby stamtąd uciec. No ale znalazłem jedno ognisko, które jest zdecydowanie bliżej. Nie trzeba już tak skakać z samej góry tutaj aż na sam dół. Czy tam spadać tak właściwie, bo tam skok jest niewskazany w niektórych miejscach, bo się można sturlać. No ale w każdym razie tu jest prawie już sam dół. To już jest chyba jeden z ostatnich spadów po prostu na dół. Trzeba tam zeskoczyć. I ognisko znajduje się za ukrytą ścianą, więc dobrze jednak robiłem, że macałem, tylko macałem w złym miejscu. Bo trzeba było wymacać tutaj. I proszę bardzo, ognisko. No, i wydaje mi się, że można już iść spokojnie do Elany plugawej królowej. I właśnie, ostatnim razem ją pomyliłem. Pomyliłem ją z Nashandrą, z ostatnim bossem z podstawki. Przecież to nie ona jest żoną Vendrika, króla, tylko... Ej, moment. Tym jest przedmiot? Nie, coś tam bardzo zagadkowo odbijało światło. O, właśnie, teraz. A może to jest rycerz? Tak, no pewnie, oni tam się kręcą na dole. Jest ich dwóch. Oczywiście, no nie kręciłem się tutaj tak długo, żeby ich zabić tyle razy, żeby już się nie pojawiali po prostu. No ale już mniej więcej mam miejscówkę obczajoną. Nawet czasami mi się udaje bez jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu zejść na dół. Czyli hop, hop. Oj, no, już bym źle poleciał. Tutaj trzeba schodkami oczywiście. Pyk. No a jednak coś tam ze zdrowia uciekło niestety. Ale niewiele, kochani, niewiele. Dobra, no tutaj kolejny uszczerbek maleńki. No ale dobra, no to skoro już teraz podejmujemy Elanę jeszcze tam z naszym starym znajomym, którego bardzo nie lubię, z Velstandem. No i dodatkowo jeszcze ma kościotrupy, bo raz spróbowałem z nią sił, tak jak mówiłem. No jednak wezwijmy sobie Eli o stalowym sercu. Mamy wszystko, mam czego potrzebuję. Tak, więc już przygotujmy sobie słoneczne ostrze. I może tak, już klejnot życia, bo ostatnio zauważyłem, że w poprzednich materiałach twardo mówiłem kamyczki, a nawet wręcz będąc bardziej szczegółowym i dokładnym, kamyszki przez esz, ale to zabieg specjalnie użyty przeze mnie. Zabieg językowy oczywiście. Nie, dobra. Koniec tej dziwnej gaduchy. Pora zrzucić słoneczne ostrze na broń. Włączyć sobie tarczę, bo zaczynamy z grubej rury tutaj. Szkoda, że nie ma innego znaku przyzwania, to może bym jeszcze kogoś do pomocy wezwał sobie. No ale dobra, no to zanim ona wezwie sobie tą swoją różdżkę czy tą halabardę, to trzeba jej tutaj delikatny kuku urządzić, póki jest na to czas. Oj, chyba to już będzie za dużo, to już będzie za dużo chyba. Aha, i cios w pysk. No dobra, ale ja się będę leczył nagminnie tutaj. Też posiłkował się magią oczywiście. Oj, szybko mnie trafi. Nie trafiło. Pięknie. Bo ona lubi sobie ogniste pokosy rzucać, ale chyba właśnie skupiła się bardziej na Eli. Oj, chyba będzie obszarowy. No właśnie. Okej, okay, no to teraz jeszcze ja się zbliżę do niej na sekundkę i ścielę ją. Kilkakrotnie. No proszę bardzo, i chyba to już jest Velstand, tak? Ale może uda się ją zmęczyć, zanim on się na dobre pojawi. Nie, w żadnym wypadku, cholera, w żadnym wypadku. Trzeba się odsunąć. A, oczywiście idzie do mnie, a gdzieżby indziej. Może mroczną sferą go tak dziabnąć. Oj nie, bardzo mało zabiera, za mało. Żeby tu się z nim dobrze bawić. Aha, jednak będę musiał hand to hand, o shit. Nie wiedziałem, że on ma taki cios. A nie chcę tu zginąć, kurde, no nie, jak mam pomocnika, o shit. Dobra, może się odsuniesz, dziękuję. Dobra, teraz tak, nie wiem, czy ona przypadkiem rzuca jakieś zaklęcia. Ale dwa łyki, bo trzeba jej szybko tam iść i pomóc. Albo jeszcze lepiej zmienić po prostu cel na babkę i teraz wymierzyć sprawiedliwość. Ona gdzieś tam pokosy rzuca w oddali. O kurde, o shit. Nie, tak nie może być, ja tu nie mogę zginąć, tak po prostu. No nie teraz, kiedy mam tą pomoc, a jak ona zginie, to już później niestety pomocy nie zasięgnę z jej strony. Cholera, nie wiem, czy Velstandem się zająć, czy może faktycznie tylko skupić się na niej. Dobra, jak tam pokos wchodzi, wchodzi jak masło, kurde, Velstand! Eli, pomóż mi z tym gościem. O kurde, dobra, kolejny pokosik poszedł. A ja coraz mniej jest tusów. Kurde, jeszcze tam jej zdzieliła, no. Dobra, ale teraz już wszystko chyba mieczem będziemy robić. O, shit, gdzie ona jest? Tu. Dobra, ej, mi zaraz Eli zabiją i będzie po mnie.
No to pięknie, no to super, no to teraz raczej przegrałem. O kurde, o shit! Dobra, pi. Dwa łyki. On jest tuż za mną, albo ona. No właśnie. I co teraz, co teraz, co teraz zrobić? Macie jakieś pomysły? Ewentualnie... Mógłbym o kurde, dobra. Mogę faktycznie się skupić tylko na niej. Okej, on tam sobie może wymierzać te swoje... O kurde. No to niedobrze. No to niedobrze, faktycznie. O kurde, o shit. A taki byłem pewny przed tą walką, taki byłem pewny siebie. Mówię, kurde, bez problemu, przecież Vincent, co to jest za problem? Jeszcze tylko ta babka. No nie, no luzik przecież, nie? No okej, to już mnie niefortunnie zdzielił, ale już mogłem chyba... O, właśnie. Nie! No i po mnie! I nie ma pomocy, nie ma ratunku znikąd, no... No to nie będzie prosta walka z plugawą królową, no. Ona jest, nie wiem, siostrą królowej na Szandry może... Może jakieś pokrewieństwo tam jest, choć w sumie nie ma aż takiej potrzeby, żeby się doszukiwać jakichś tam powiązań genetycznych między nimi. Ważne jest tylko to, że jest bardzo upierdliwa. Ale okej, spróbujemy. Jeszcze raz. Nie no, do skutku oczywiście. Bo jeszcze później, kurczę, czekam jak chyba gorsza walka. Bo ten śpiący smok, którego zbudziłem przypadkiem wchodząc tutaj. No też właśnie. No i obawiam się, że tamta walka może być jeszcze cięższa od tej. Więc troszeczkę jestem teraz zmartwiony tym, że tu mi tak kiepsko idzie, no i prawie bym tutaj już zginął. No to pięknie. I czemu nie klejnotem zmarnowałem jednego Estusa, no? Ale okej. To może tak, od razu oburącz. Oczywiście jeszcze najpierw przed tym wszystkim zaklęcie. Dobra. No, teraz jakby co tylko tarczę włączyć, oburącz i wchodzimy, ale oczywiście z Estusem, bo jakżeby inaczej. Szkoda, że już tylko 10, nie 11. Ale okej, chyba najpierw ją zaatakuję, a później będę dopiero zbierał swoje rzeczy. Dobra, maleńka, jeszcze jeden cios chyba. Zanim będę musiał się odsunąć. O, obszarowy, tak? Zgadłem. Więc masz tutaj włócznie dusz, raz i drugi raz. Dobra, mroczną sferą może. Kurczę, no jakbym to na dystans zrobił, to by wcale nie było tak źle. Moment, ogniste pokosy? Nie. O kurde, zły moment na... O shit. Już się zaczyna, już moje 17 tysięcy dusz wisi na włosku. Okej, dobra, pokos tutaj. To mi to nie przeszkadza zbytnio. Dobra, raz, o kurde. Nie, ona też ma pchnięcia się ukazuje, tą halabardą, czy tą różdżką. Nie wiem, co bardziej pasuje, co jest bardziej odpowiednie. Jakie słowo. Shit! Dobra, nie trafił mnie. Ale to teraz ja mogę się jej zrewanżować. Gdzie się przyniosłaś? Na szczęście niedaleko. Może skok cię sięgnie? Pięknie! Dobra, odsuń się. Wygląda na obszarowe coś. Dobra. Ale nie muszę czekać, aż ona przestanie. Mogę już jej zdzielić zawczasu. Ale ona nie pozostaje mi dłużna. O kurde. No dobra, teraz kościotrup nawet mnie trafi i jest po mnie, więc... O, ja byś tu się raczył ruszyć. O, z dala od pokosu i dwa łyki wziął. To pięknie by było. Świetnie. Nie jest źle. Ona ogniem, ja też ogniem. O kurde. No dobra, tym samym sobie zdzieliliśmy po pysku. I każdy walnął sobie strzał sprawiedliwości na mordę i obydwoje mamy rację. O kurde! No. Dobra, może mniej gaduchy, więcej koncentracji na samej grze, co piechol? Okej, bo biegnę do niej z ognistym pokosem. Co jest oczywiście niezbyt trafnym pomysłem. O kurde, dwa razy wypiłem zamiast wołyki. W sumie efekt podobny, jeżeli nie ten sam, ale czas inny. Dobra, chodź tu, na Szandro. Cóż, na Szandro, no i znowu ją pomyliłem. No pewnie, że Elana. Plugawa królowa. Dobra, nie będziemy jej zatruwać, bo pewnie się nie da, ale uderzyć jak najbardziej. Tak. Tak z raz czy dwa, albo nawet tylko raz. Okej, odsunąć się. Dobra, jest chwilka, więc i czas na klejnot. A, i jednak mnie zdzieliła. No jednak tylko starczy raz zapomnieć o przeturlaniu się i już jest ciężko. Dobra, z tym sobie bez problemu daję radę zawsze. Chyba i raz ją. Raza porządnie. W
Ej, już wolę szczerze kosiotrupy niż Welstanda, to na pewno. Okej. Okay. Gdzieś daleko ode mnie najlepiej. No wy zwłaszcza. No nie, nawet nie będę się nimi zajmował teraz, nie ma sensu. Bo coś mi się wydaje, że jakbym zabił kosiotrupy, to Welstand się pojawi. A to jest, tak jak przed chwilą wspominałem, dla mnie cięższy przeciwnik, zdecydowanie. Już z nim miałem w podstawce problemy, więc czemu powtarzać tutaj te same błędy i te same trudności? Tylko dwa estusy mi zostały! Jakim cudem to mało? Już tyle wykorzystałem? O kurde. No, to trzeba przyspieszyć. Kroku. Dobra, obszarowy, obszarowy. Aha, co ja tu mam? A to mogę sobie rzucić. Pewnie. Czemu nie? Czemu nie? Jest! Jeszcze jeden. Oj, Welstand, no to nie, to się musi skończyć w tej serii ciosów. Jest, udało się? No, i o to chodziło, o to chodziło. Dusza Elany, plugawej królowej, jest już moją własnością. Jest! Oś, myślałem, że będę musiał z Welstandem męczyć. Ej, wow, co tam się dzieje? O kurde. Ej, to jak w Skyrimie. Oho, ej, ale myślałem, że się szerzej otworzy. Okej, czyli jednoznaczny sygnał, że tam znajdziemy chyba smoka, więc no, pozwólcie, że ja się tutaj jeszcze rozejrzę dookoła. Tak to wygląda. No dobra, ładnie, ładnie, ładnie. A może dobra, jeszcze wejdźmy, chociażby kawałek. Z wyciągniętą tarczą oczywiście, ale ciemno. Żebym tu gdzieś nie wpadł zaraz. Nie. Ej, ognisko, kurde, dobra, no to pięknie. Wow. Dwa Zweihandery ktoś tam miał? No, ładnie, to była broń, z jaką chodziłem w Dark Souls 1. Ale później z halabardą Mrocznego Rycerza, którą mam w dalszym ciągu. Przez sentyment trzymam. No właśnie, Czarny Rycerz, tak jest. No, z czymś takim biegałem. I wachlarz ciosów chyba właśnie identyczny, jeżeli tutaj będzie taki zamaszysty zamach. Nie, gorszy. Gorszy cios, chyba że trzymając oburącz. Nie, czegoś takiego nie było w Dark Souls 1. Był taki zamach nad głową i horyzontalne cięcie. Bardzo przydatne. Potrafiło skroić trzech przeciwników naraz, więc no. Nie dziwcie się, że z tym chodziłem, a nie z czarnym mieczem skrypty. Plus 5. Nie, dobra, ale co, no usiądziemy sobie. Wydaje mi się, że podróż do Majuli jest wskazana. Przynajmniej teraz. Bo może jakieś mam duszyczki w zapasie, których będę mógł użyć i trzaśniemy sobie kolejny poziom. Siła czy inteligencja? No tym razem w inteligencję, a co tam? Może do smoka trzeba będzie strzelać. O ile w ogóle on tam jest za tym mglistym przejściem, no tego nie jestem pewien. No tak boss po bossie? No to by było dziwne. No ale w sumie teraz ognisko koło ogniska znalazłem praktycznie. Dwa skoki w dół, tylko już jest kolejne. Oczywiście pomijając fakt, że bossa trzeba było zabić po drodze najpierw. Dobra, ile mi brakuje? Szanowna strażniczka ogniska. 20 tysięcy. Cholera, czy mam coś takiego, co mi przysporzy tych 20 tysięcy właśnie? Mamy duszę Elany Smoczej Królowej. To jest to? O kurczę, jeszcze inne dusze niż te, które miałem wcześniej. A to dusza starej martwej istoty? Pokażcie informacje. Zmienna dusza, ta wspaniała niegdyś dusza nadal wpływa na tę krainę, mimo że przez eony niewiele z niej zostało. Użyj jej, aby zdobyć bardzo wiele dusz, albo stworzyć coś o ogromnej wartości. Okej, dobra, to co tutaj mamy? Demon pieśni, no nie, no dobra, czyli stara, ale dobra, Elana. Dusza Elany, plugawej królowej, która spoczywa u boku śpiącego smoka. Aha, czyli już wiemy, co jest za mglistym przejściem na pewno. W wiecznym sanktuarium. To dziecię mroku towarzyszy smokowi i powoli gromadzi dusze w oczekiwaniu na dzień zemsty. Zemsty za co? Użyj wyjątkowej duszy Elany, by zdobyć bardzo wiele dusz, albo stworzyć coś o ogromnej wartości. Ej, wydaje mi się, że jeszcze uciekamy z smoka i pójdziemy sobie wtedy do specjalnego kowala zobaczyć, co za te duszyczki możemy zrobić. Ale właśnie, ja tu mam parę podwójnych, które mogę spieniężyć. Dobra, tak zróbmy. Ostatniego olbrzyma. Kurczę, żeby tam nie było dwóch fajnych rzeczy później. No ale cóż, no zależy mi na tym poziomie. Więc weźmy jedną. Ile? O kurde, niewiele! No to za Dragon Ridera może będzie więcej. Tylko jedną oczywiście.
Ej, no też 6 tysięcy to jest bardzo wiele dusz, to za bohaterów więcej dostaje, co my tutaj, zabójcy smoków. To stary zabójca smoków, no dobra, kit, no potrzebuję. 10 tysięcy, no już lepiej, dobra, chyba wystarczy, tak? Nie muszę używać tam kolejnej. Dobra, no to pogadajmy. Dzień dobry, halo, cześć, witam, siemanko. Poproszę nowy poziom. Inteligencja. Cholera, ale nie podoba mi się to, jak mało to daje, tak właściwie. No zręczność daje więcej. Cholera. No do 30, tak żeby wszędzie było prawie okrągle, no bo jeszcze witalność 15, ale 15 to już jest w miarę okrągła liczba. No dobra, do zręczności jeszcze jeden. No wiem, że odkładam to wkładanie w inteligencję i siłę, no ale ej. No lubię, jak jest wszystko fajnie. No dobra, no to potyczka ze smokiem. No to pozwólcie, że skrócę wam tą podróż delikatnie, bo wiemy bardzo dobrze, gdzie idziemy, tylko jeszcze wam podświetlę nazwę. Odpoczynek smoka. No to było pierwsze ognisko, aha, czyli to wcześniej zaliczyliśmy, no właśnie. Jako wnętrze sanktuarium w odległym płomieniu, dobra. Sanktuarium Nadir? Nadir? Czemu Nadir? Przecież to była Elana. Chyba że... Właśnie udałem się do zimowej krainy. O kurde, brawo Piechol, jeżeli tak faktycznie się stało. Oj, to rozkojarzenie poranne źle na mnie działa. Nie, jesteśmy w dobrym miejscu. O, dobrze, a już myślałem. Czyli jednak nie skróciłem dla was tej podróży, sorry. Musieliście ze mną pobyć troszeczkę dłużej. Dobra, wejdźmy mgłę. I czy faktycznie smok? Ej, dobra, wskaźnika żadnego nie ma, żadnego paska zdrowia. Moment, co my tu mamy? Spróbuj pure luck, czyste szczęście. Nie. Trucht. No może za chwilkę. Przed tobą co? To, co za tobą, to znaczy spróbuj kryjówka. A, czyli moment, chodziło mu pewnie o tą płaskorzeźbę. Zrób to. Cholera, tu się nie schowam, nie? Z powrotem. Aha. No ale okej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować się przed tą walką oczywiście. Chociaż wyrzucając samo naprowadzającą kryształową materię dusz. Szkoda, że tylko 4, inni mają 5, to mnie boli. Okej, czyli faktycznie spałeś. Okej, ale ja to widzę przedmiot. 3, dobra. To może uda mi się ciebie uderzyć? O kurde! No to pięknie. To łyk. Szybki. Okej, przednie łapy funkcjonują, jak to u smoków bywa. Okej, ale idzie je zablokować, choć nie w pełni. Choć nie w pełni. Nie, jak to bywa z dużymi przeciwnikami? O kurde. Dobra, ogień, 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 ogień. Ale nic mi nie zrobił. Ale ej, on miał jakąś taką zielonkawą barwę. Dobra, będzie ział jeszcze raz. Ale przed siebie, tak? Bo to teraz mogę go spokojnie zdzielić. Ej, to zabiera całkiem dużo. Dobra, moment, czyżbyś już leżył? Oj, nie da ci się obziać, nie da ci się obziać. Ach kurde, że to nie weszło, no. Ej, ale póki co nie jest źle? Serio? Dobra, podleciał w powietrze. No, to teraz raczej przerąbane, raczej przerąbane. O kurde. Ej, ale dobra, wylądował. Znowu, to jest podobna taktyka, kręcić się koło niego. No właściwie w koło niego. No. A. Okej, on będzie sobie ział. No, spokojnie, niech sobie zieje. Ja nawet dwa cięcia mogę teraz wyprowadzić. I takim oto sposobem smok ma prawie połowę życia już tylko. Dobra, trzeba być, o kurde, ostrożnym. Dobra, promień eksplozji jest duży. O shit. Ej, co mi zatruwa? A co zrobi? O, płomień, nie. I toksyna jeszcze. Aha, moment. Sorry, ale czegoś tu nie rozumiem. Ten smok zieje trującym ogniem? Aha, takie buty. Dobra, no to ładny miszmasz widzę. Ej, ale moment. Czyżby trucizna była motywem przewodnim tej całej krainy, która z tego pierwszego DLC? Tam wcześniej zatruci rycerze, których bliskość nawet wystarczyła, żeby zostać zatrutym. Teraz smok, który zieje trującym ogniem. Kurde, może faktycznie coś jest na rzeczy. Ej, dobra, jeszcze raz spróbujmy z nim przed końcem odcinka, bo kurczę, teraz wydaje mi się, że byłem blisko, autentycznie byłem blisko. Ale dobra, to jeszcze nie jest czas na użycie kukły człowieka. Jeszcze nie, ale właśnie, smok będzie zbudzony, rozumiem już. Nie, jeszcze nie, no to ej, to mogę sobie rzucić wszystkie potrzebne zaklęcia. Okej.
I okej. Okay. I może nawet swoje duszyczki przed jego zbudzeniem mi się uda podnieść. Dobra, może nie. Ale w sumie, czy to było warte świeczki w ogóle? Nie, ale... Ale... O kurde! Okej, okay, tym razem mnie nie trafił, przynajmniej tym pierwszym cięciem. No to ja się zrewanżowałem ciosem w okolicy odbytu. W moim stylu, bardzo w moim stylu. Okej, okay, podejrzewam kulę ognia, tak? Aha. Ale dobra, tulając się odpowiednio wcześnie, można tego z gracją uniknąć. Ej, tak samo jak tego. Dobra, jakieś dwa cięcia może. Ale fajnie by było, aby chociaż jedne z nich trafiło. O kurde, ej. Dobra, turlanie się w ciemno się opłaciło. Ej, co my tu mamy? Pierścień Jorga. Okej, niech będzie. Dobra, on lubi sobie polatać. No nie dziwię się, miałbym skrzydła, też bym, kurczę, często latał. Wręcz nagminnie. Bym latał do sklepu, a nie chodził. Dobra, zbliż się, bo naprawdę wydaje mi się, że jak jesteśmy bliżej ze sobą, no to jest łatwiej. Ej, co on ma na klatce piersiowej? On, ktoś mu coś tam wbił wcześniej? A kurde! Dobra, jestem zatruty maksymalnie toksyną, więc dwa łyki, bo zginę. I tak zginąłem! No dobra, okej, okay, to nie będzie proste, kochani. To co, to ja... Ej, faktycznie, tam mu jakieś ostrze wystaje, ale to wygląda, jakby ktoś od środka mu wybił coś... od wewnątrz. Kurde, nie, dobra. Będę się nad tym zastanawiał między odcinkami, ale w tym momencie skończę ten. Więc wielkie dzięki, kochani, za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!